Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Farmers Life. No i tradycyjnie tutaj rozgrywkę zaczynamy od pauzy, czyli jesteśmy w menu głównym, żeby ten czas nam nie uciekał. No i też zaczniemy takim małym kazaniem też tradycyjnie, chociaż dzisiaj nie będzie to kazanie, a będzie informacja, na którą zapewne czekaliście od długiego czasu. No w sumie może nie od aż takiego długiego czasu, bo w sumie gra została wydana całkiem niedawno temu w Early Accessie. No i oczywiście niestety zawiera dosyć dużo błędów, które należałoby poprawić. Miałem też kontakt z panem Rafałem. Pan Rafał bardzo ważna, znaczy nie ja, tylko taki pan Rafał, który jest bardzo ważną postacią w firmie Free Minds i ma na pewno duży wpływ na to, jak ta gra, czyli na Farmers Life, jak ona będzie się tutaj rozwijała. I on zapewniał, że tutaj będziemy tutaj rozwijali, będziemy pracowali nad nią i tak dalej, tak więc cieszę się bardzo. No i dzisiaj mogliśmy też przeczytać komunikat ze strony Free Minds, czyli od dewelopera. A jak brzmi ten komunikat? Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni tym, jak wielu z Was skorzystało z opcji zgłoś błąd. Wasze raporty pomogą nam szybciej uporać się z błędami. Z całego serca dziękujemy Wam za to. Obiecujemy poprawić je jak najszybciej i zaktualizować grę jak najczęściej. W najbliższy piątek, 13 sierpnia, pojawi się aktualizacja 05.32, poprawiająca najczęściej zgłaszane błędy, jak problemy z save game'em, czyli z save'ami, czy też interakcjami. Zwolni także upływ czasu, a rower postara się z całych sił pozostawiać tam, gdzie gracz go zostawił i wiele innych. Więcej informacji podamy przy aktualizacji. I rzeczywiście bardzo się cieszę, że będzie ta aktualizacja, że wreszcie będzie zwolniony ten upływ czasu. Drugi raz będzie zwolniany. Jak on będzie zwolniony, to ciężko mi powiedzieć. Takich szczegółów to nie oczekuję też tak naprawdę. Ale też dziękuję, że osoba od dewelopera się kontaktuje i też się pyta, jakie mam opinie na temat tej gry i tak dalej. Oczywiście tam troszeczkę, no czy kulturalnie napisałem, że nie jest najlepiej. Że nie jest najlepiej, no bo w sumie taka jest moja rola. Prezentowanie gier, nie tyle reklamowanie, a prezentowanie interesujących mnie gier, a ta gra mnie od 9 chyba miesięcy interesuje, tak więc czegoż by nie, dobra. Tak więc z taką dosyć fajną informacją, mam nadzieję, że będą często te update'y. Zresztą tak sugerowałem, żeby niekoniecznie były to duże update'y, tylko żeby były takie, a przynajmniej było systematycznie update'owane. Żeby było wiadomo, że nie wiem, może niekoniecznie raz na tydzień, a raz na 2 tygodnie jest coś poprawione, to wtedy cała społeczność ma wrażenie, o, ktoś cały czas pracuje nad tą grą, dobra, okej, okay. No może mi się teraz nie za bardzo podoba jeszcze ta gra, bo coś tam buguje, ale to sobie, no dobra, poczekam, bo wiem, że za 2-3 tygodnie to będzie poprawione i wtedy wrócę do tej gry, a nie, że od razu ją oddam na Steamie, nie, bo coś tam jest nie teges, nie. Szkoda, że tam na przykład podstawa czasu od samego początku nie była zwolniona, bo to było tak oczywiste, że nie wiem, dlaczego tak to nie było poprawione. Tak więc ten numerek tutaj, on się zmieni podobnoż w piątek. Chociaż dzisiaj pan Rafał w mailu napisał, że w następnym tygodniu będzie aktualizacja. Czy to być może będzie następna aktualizacja. Tak więc nie wiem. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że jeżeli tu jest oficjalny komunikat i powiedziane 13 sierpnia, to więc będzie aktualizacja 13 sierpnia i naprawi te podstawowe błędy, których jest tutaj no, dosyć dużo i one troszeczkę negatywny mają wpływ na tą grę i na opinie dotyczące tej gry. Dobra, tak więc lecimy sobie z taką nadzieją, że tutaj się wszystko poprawi. I co dzisiaj będziemy robili? Wstaliśmy wcześniej rano. I najpierw pójdziemy sobie do spiżarni i pooddajemy kilka rzeczy, które mi nie są potrzebne. Chciałem dzisiaj podkuwać konia, ale podkuć konia to powiem wam lepiej zrobić po update'cie, bo być może to będzie po update'cie naprawione. Chociaż niekoniecznie to oznacza, że będzie naprawione, nie? Ale jest jeszcze jakieś prawdopodobieństwo, że to będzie po update'cie naprawione. Ponieważ ja ten odcinek nagrywam już drugi raz, za pierwszym razem wywaliła mi grę autentycznie, kiedy zacząłem podkuwać konia. Tak więc nie było pyszne. Dobra, lecimy sobie w takim razie. No i jeszcze mam jeden
problem z koniem. Koń, że jest brudny, no to jest moja wina, ale że jest wygłodniały, to nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, bo tutaj ma przecież żarełko. Nie wiem. To może być też bóg, którego nie jestem w stanie ogarnąć, tak więc nie będę tutaj na razie. Mam nadzieję, że ten koń mi nie padnie, bo 5000 wydałem. Jakbym tutaj paść miał, to bym się wkurzył troszkę, co nie? W sumie to może poczekać. Nie, save'y mam, tak więc ewentualnie mam nadzieję, że ten update nie rozwali nam jakiegoś save'a. Też, to też istotne. Zwierzę jest głodne i brudne jesteś. Brudasem jesteś, Fluffy. Puszek. Nie, on się Burek nazywa, ale po angielsku na niego mówią Fluffy i to w sumie Puszek taki bardziej. Czy tam Fluffy to jest taki puszysty, nie? No i tak mi zostało w głowie, a on jest przecież Burek. Taki polski, przaśny Burek. No koniu... No dobrze, chodź. To, że jesteś głodny, mimo tego, że masz coś tam, to wydaje mi się, nie jest moją winą, ale to, że jesteś brudny, bo nie chciało mi się ciebie umyć, wyszczotkować, mimo tego, że nawet mam szczotkę, no to na to, takich rzeczy to ja nie mogę na dewelopera zrzucić, że no to ten koń to fleja jakiś, nie? To już jest moja wina. A koń, wiadomo, sam się nie uczeszę. Tak więc go trzeba, o, wyszczotkować. I to akurat fajnie działa w tej grze. Elegancko, proszę bardzo, konik tutaj ładnie się zrobił, taki czyściutki. Aż taka jasność od niego bije. No i elegancko, no więc koniu, nie wiem, dlaczego jesteś głodny. Mam nadzieję, że w piątek już nie będziesz głodny. I teraz ty, zobaczymy, ty, stój, stój. Czy ciebie to też, bo ty jesteś brudny jak świnia. No w sumie jesteś świnią, no ale, dobra. He, to też działa. No więc elegancko. Dobrze, miałem taką opcję, żeby polecieć sobie do sąsiada i kupić wóz, ale jeżeli mój koń jest wygłodniały, no dobrze, że nie będę, nie może, no zaraz będziecie tutaj w komentarzach, jak to możliwe, Anton, że ty wygłodniałym koniem kazałeś mu ciągnąć ciężki wóz. No, tak więc się nie odważę czegoś takiego zrobić. Ale już mam w głowie plan, aby uderzyć do, nie tyle do sąsiada, bo tam sąsiad, no, o kurczę, coś się zepsuło. Nie do sąsiada, ale do sąsiadki można uderzyć, bo ona, wieść niesie, że zajmuje się handlem, rzeczami pierwszej potrzeby, można by to powiedzieć, a mianowicie tam bimbrem handluje. Ja tam różne takie rzeczy, tam wiecie. I dzisiaj chciałbym bimber sobie zrobić. Tyle tylko, że tak. Już wiem, o co chodzi z tym bimbrem, że tam będzie trzeba, drewno potrzebne jest. A ja drewna nie mam, bo wszystko wrzuciłem jak idiota pod piec. Tak więc co? Otworzyłem drzwi do lasu, tak więc spoko. Idziemy sobie narąbać. Tutaj już mam, mógłbym konia zaprząść, bo można konia zaprząść. Ty. Świnia za mną przybiegła. No ale znowu byście mówili, jak to, Anton, co ty robisz? Wygłodniały koń, a ty go zaprzągłeś i on ciągnie jakąś kłodę, której sam nie jesteś w stanie unieść. No i oczywiście czegoś takiego nie zrobię. Tak więc koń sobie będzie czekał, aż ogarnę, jak go nakarmić, bo mi się wydaje, że wszystko jest okej. W paśniku ma jedzenie. Masz jedzenie, tak? Ma. Może bym mu tutaj paszy dołożył jeszcze? A może owsa? Może ty koniu owsa byś chciał? Co ty koniu chcesz ode mnie? Powiedz mi. Dobra, nieważne. Burek, ty zostań. Ja wiem, że za psa tutaj robisz, ale bez przesady. Jeszcze, kurczę, wpadniesz mi pod siekierę i... Ciekawe, ile mięsa z burka można być. Można by... Dobra, nie będziemy tego testowali, co nie? Bo będziecie znowu w komentarzach, jak mogłeś, Anton, burka zabić? Elegancko, co nie? Podoba mi się ta minigierka. Pyk. Podobnoż teraz rozbrajanie min jest też jakaś minigierka. Aż chciałbym spróbować. Ach, tutaj nie powiedzło mi. O, pyk. I pyk. Panie, jak on jeszcze tam. Ten Kazik się tam. Kurczę. No i to jest właśnie ciekawe, nie? Takich rzeczy tutaj w tej grze jest dużo, nie? Dobra. Ile mam tego drewna? Dużo mam tego drewna, ale wiecie co? Ja te drewno, to ja po prostu przerzucę je. To chyba trzeba tak podejść tu? Czy jak to się robiło? A nie, to chyba się wyrzuca po prostu tak.
A, no dobra, jest. Dobra, spoko. W takim układzie, z racji tego, że to idziemy do sąsiadki. Idziemy do sąsiadki i sąsiadka tak. A, dobra. To jeszcze sobie weźmiemy. Wiaderko tutaj odstawimy. Pyk, wiadro stoi tu, pyk. Czy ja potrzebuję coś pić? Energii mi wystarczy, spoko. Dobra, tą siekierę to sobie odstawimy. Zaniesiemy go jeszcze tutaj, bo tam jeszcze mam owies. I zaniesiemy. Pogoda się jakoś tam zmieniła, jakoś dziwnie. Dobra, to sobie to przerzucimy. Pyk, tutaj. To przerzucę też. Czy ja będę się włamywał do czołgu? Raczej niekoniecznie. Łom nie jest ciężki. Lampę to sobie postawię. Postawimy sobie ją tutaj. Albo nie, będziemy w kieszeni nosili lampę i tyle. Dobra, do sąsiadki, ona handluje alkoholem, to znaczy się, że alkohol również skupuje. Z tego, co mi się wydaje, taka mechanika jest w tej grze. No i w sumie dobra, zaniesiemy jej. Dodatkowo ona skupuje również jabłka, to wiem, więc damy jej tutaj tych jabłek, no żeby nie było za ciężko. No jest za ciężko. Zjemy sobie coś? Kurczę. Za dużo, ale wiecie co, jeszcze jedną rzecz. Na pewno będzie chciała kawę. Trzeba u niej kontakty sobie zrobić. I cukier ona chce. Dobra, to cukier też. Pyk. No i wyrzucimy sobie w drugą stronę jabłka, żeby zbalansować to. Tą wagę, potwierdź. Co? A dobra. Nie tak to zrobiłem. Dobra, czekajcie. Tutaj się bierze. No dobra, tyle. Ja ci kręcę. Dobra, to jeszcze łom wyrzucę i spoko. Lecimy sobie. Ej. Lecimy sobie. Tak więc, no fajnie, fajnie. Nie wiem, w ogóle zastanawiam się, czy by nie przestać nagrywać te odcinki. Doczekać do piątku, czyli czy jutro się ukaże ten odcinek, czy w czwartkowy. Czy piątkowy też się ukaże, nie? Bo chciałbym, żeby tutaj jednak nie wyszło czegoś takiego, że coś mi się zbuguje i tak dalej. Nie będę w stanie, albo będę musiał od nowa zaczynać. Ty, sąsiad taki karakan, taki brzydki, a sąsiadka. A dobra, no tam maniery ma takie, wiecie, różne, nie? Ale kurczę, bardzo przystojna kobieta jest, powiem wam. No dobra. Podobnoż planowane jest kiedyś tam w przyszłości małżeństwo nawet. I multi jest planowane. Ale nie, no bez przesady, nie będziemy takich rzeczy tutaj wam mówić. Mogę pomóc, właśnie. Ha, patrzcie no. Takiś pewny, że dasz radę, robisz lepszy trunek niż ja? Zakładam, że ci się nie uda. Dam ci przepis, ale składniki i sprzęt zdobądź sobie sam. No dobra, no zgodzę się. Mój pierwszy bimber, dobra, J? Kurczę, będziemy pędzili bimber. Nowy przepis ziemniaczany. O kurczę, dostałem przepis od niej na ten. Kurczę, poczekajcie, bo nie wiem jak z tego wyjść. Dostałem przepis na zacier, ale tak, prezent kawa. Prezent cukier i pohandlujmy. Teraz tak, pohandlujemy tak. Sprzedajemy ci jabłka. 163. Dobra, cena jest dobra. I wudencję ci opchniemy tutaj. Na maksa wszystko sprzedaję. Bo za chwilę będę swoją miał, tak więc spoko, nie? I teraz tak, aparat kupujemy. Zobaczcie, trzy aparaty. Z tego co mi pisaliście, podobnoż on nie jest zbyt wydajny. Dlatego może trzeba więcej ich kupić, nie? Ale spoko, jeden mi wystarczy na sam początek. I teraz tak, mam taką kurczę, nie wiem. Czy nie będzie potrzebny cukier do zacieru? To sobie weźmiemy, odkupimy. Weźmiemy tak 5 kila. I jak to był zacier jabłkowy, jest prawie jak młotek ziemniak. Można z nim zrobić tak wiele rzeczy. Gotować, piec, smażyć, rzucać, a nawet na zacier się nadaje właśnie. Tylko na surowo się nie nada. Podobnie jak młotek. No dobra. Ciekawe to są takie rzeczy, informacje. I teraz co my tutaj możemy. Kurczę! Wyrzuciło mnie. Wyrzuciło mnie już ten. Coś tam jeszcze miałem dokupić. Ale dobra, no jak mnie wyrzuciło, to znaczy się, że jest 20. No więc wracamy do domu. Najważniejsze, że mi się udało kupić to, co powiedziałem. Zacier. Ciekawe, czy ja ogarnę zrobienie zacieru. No, to jest zagwozdka. Ciemno jak! Lampę mam? Dobra, mam. Tak więc widzę, że tutaj jakąś ciecz trzeba będzie wypić. Dobra, pyk. Dobra, a koń? Jeszcze raz zaciągnąłem. Nie, to wystarczy, nie?
A koń, czy koń jest... Gdzieś koń łaził tutaj, znaczy chodził. Dobra. To my sobie zrobimy coś takiego. Postawimy ten aparat tutaj. Dobra, bo tu jest trochę światła będzie. I teraz... elegancko to jest właśnie. Zobaczcie, te modele tu w tej grze naprawdę fajnie to wygląda. Zobaczcie, takie stacjonarne, ale... No widzę, że ktoś tutaj fachową wiedzę ma, tak mniej więcej wie, jak to wygląda tutaj. A dobra, nie będę tam... Dobra, spoko. Podstawy bimbrownictwa ujawniał. Dobra, użyj. I co my tutaj mamy? No tak, dobrze wiedziałem, że jest drewno potrzebne, jest woda jest potrzebna i zacier. Tylko jak ja ten zacier zrobię? Kurczę, wodę tutaj przetargamy, dobra. Zacier. Dobra, trzeba go będzie... Ciekawe, czy ja go w domu... Bo to trzeba... Dobra, czyli tutaj zacieru nie zrobimy. Kurczę, lampę wziąłem? Dobra, mam. Ej, lampę. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy w kuchni. Mi się wydaje, że to w kuchni trzeba będzie zrobić. Takich... Znaczy, nie przygotowałem się do tego za bardzo, ale wiecie, no człowiek tam różne rzeczy w życiu robi. To i zacierek. Dobra, nieważne. I teraz tak, przygotuj. Nie... Ale ty, poczekajcie, może to trzeba... Nie, nie ma... Nie, nie! Jest zacier ziemniaczany, kurczę! Ale będzie elegancko, kurczę! Wodę potrzeba! Dobra, spoko, wodę robimy, przytargamy tutaj dużo wody. No, będziemy zacier robili. To jeszcze w nocy będziemy przy świetle księżyca, bo to moonshine, co nie? Przy świetle księżyca będziemy pędzili. Napij się ze studni, nie? Ale tak. Napełnij wiadro, Ty, no czego nie mogę napełnić wiadra? Napełnij wiadro, Dobra, napełnij wiadro. Myślałem, że się coś zbugowało. Się podjarałem, kurczę, nie? Że będziemy w nocy pędzili bimber, nie? Tak jak prawilnie powinno się dziać. Rzecz. Teraz tak, wody, chlus. Dobra, pyk, poszło. Dobra, i teraz tak, wiaderko sobie tutaj odstawimy. Czyli, całe szczęście, że ja zdążyłem kupić cukier. Dobre. A nie, musi być rozpalone. Powiezło mnie. Podjarałem się za bardzo. Dobra, ej. Stonuj się, kurczę. Tutaj zrób bimbru, narób. Dobra, na godzinę. Gotuj. Zacier ziemniaczany. Kurczę, ale ziemniaków nie będę miał. Tylko na jedną porcję będę miał. Dobra. Ła, to 3 godziny będzie się zacierało. No. No to, dobra, spoko. To w nocy będziemy. Dobra, tak więc... No jak tu jesteśmy, to sobie tak, pogotujemy tak, herbatę rozgrzewającą, butelka wódki, no kurczę, wody teraz nie mam, ale ma to jesteś, wszystką wódę opchnąłem, tak, dobra, to w takim układzie pójdę sobie tak, wezmę wodę, tu trzecia godzina, tak, to tak, wodę trzeba do tego nanieść, tak, napełni wiadro, trzeba, żeby się chłodziło, aparat, nie? I teraz tak. Kurczę, kto tutaj zrzucił tą lampę, to nie wiem. Kury może biegały, nie, latały. W takim układzie, dobra. Czyli tak. Tutaj. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy trzeba będzie jeszcze więcej. Dobra, odstaw tą lampę, niech tutaj. Wiecie co, mam taki pomysł. Fajnie by było, jakby były takie miejsca tutaj na tych słupach, gdzie można postawić lampę, nie? Albo żeby one wisiały takie, nie? Że tylko podchodzisz, odpalasz sobie. Było takie fajne, nie? Ale taki, wiecie, pomysł mój mały. Dobra, idziemy z tym drewnem. Weźmiemy sobie też drewno. Dwa, tak mało? Dobra, tyle. Wszystko weźmiemy chyba. Albo nie, zostawimy trochę. Bo jak tam załadujemy do tego aparatu, to już później nie będziemy mogli z tego wyciągnąć, podejrzewam. Tak może być. Trochę zaczynam umierać, za chwilę trzeba będzie się... Nie wiem, czy będę spał. No dzisiaj nie. Spałem ostatnio, to spoko, ale trzeba będzie jakąś kawę zrobić. Tak, zdecydowanie, bo tutaj zaczynam. Dobra. No i ten zacier nam potrzebny jest. Dobra, butelek. Kurczę, spać mi się chce. O, zobaczcie. O, jak fajnie, że tutaj jak się pali, to świetnie. No to tak powinno być. No ale gdzie? Jak szybko biegasz, to gdzie zobaczysz, że jest coś fajnego w grze? Ważona kawa. Szybko musimy zrobić, bo troszeczkę słabo się czujemy. Dobra. Ona będzie za chwilę. Co tu jeszcze możemy gotować? Groch z kapustą, tylko że wodę trzeba będzie.
To może zrobimy porządną kawę tego. Kurczę, tutaj nie mam wody. Bo to jest. Ej, słabo. Zdejmij i teraz tak. Spożyj. W nocy będziemy musieli tutaj ciężko pracować. Nocna zmiana się szykuje. Dobra. Będziemy bimber pędzić. Tylko nic nie wygadajcie tam zaraz. No tutaj chyba nie ma żadnego milicjanta. O, śnieg zaczął padać. No to idealna pogoda, nie? W domu sobie siedzisz. Ty, nie mów mi, że się zepsuł ten... Ej! Bo tego nie... To jest fajna rzecz. Odkryłem to przez przypadek. Chyba chodzi o to, że... Już wiem. Wiem, o co chodzi. Zaraz, poczekajcie, tylko z tym wiadrem się uporam. Jak wziąć? Dobra, użyj. Dobra, odstawię. Wiem chyba, o co chodzi. Tu w ogóle dwa wiadra mam. To jest w ogóle jazda. Dobra, odstaw drugie. Bo w sumie to jest fajny sposób, żeby się nam nie przypaliło. Dać mniej ognia. Znaczy mniej... Dać do... Ciekawe, czy... A w ogóle, ciekawe, czy się wz... Patrzcie, wznowiło się gotowanie. Czyli jeżeli nie chcecie, żeby wam się przypaliło i macie jakąś potrawę, którą długo trzeba gotować, to co? Robicie to w taki sposób, że dajecie mniej drewna i piec wam wygaśnie przed tym, jak to się... Dodaj opał teraz, muszę. Aż to się tutaj zepsuje. Znaczy się... spali się. Fajnie. Czyli można z rana poustawiać takie, co się długo zacierł, tu będziemy tak robili, no. Zacier wrzucę na kilka minut, znaczy na zacier się 3 godziny gotuje, ale wrzucę sobie tutaj opału, który wystarczy na 2 godziny, no i czy tam 2,5 i on mi zgaśnie pod piecem i później wrócę tylko na trochę napalę pół godziny i mam. Mam zacier 8 w sumie jest, przygotuj zacier, jest, zrobiłem. Ciekawe czy do niej nie trzeba by pójść, kurczę koniu. Wygłodniały, a może to, ty to czy... z tym coś zrobić, poczekajcie. Dobra, zapodam ten zacier i zobaczymy o co, come on. Mam ten zacier, dobra, spoko. No i co? Aha, no tak, rozpal ogień, to tak działa. 4 butelki bimbru. Uda mi się zrobić. Tli się, dobra, płonie. Kopci się. Następna butelka z 3 godziny. Dobra. No to możemy i spać, ale to fajnie wygląda, co nie? Zobaczcie, aparat, kurczę, legalnie, poczekajcie, bo ja jestem apatyczny. Przeziębienie mną targa i takie inne rzeczy. Czyli, tak naprawdę, idziemy. Ciekawe, czy ja mam spirytus, żeby sobie rozweselić moje piwo, mogę sobie tutaj strzelić. Kurczę, wódki nie mam, ale wody nie... Ciekawe, nie, no z bimbru nie można... Dobra, spoko. A bimber to wiecie, gdzie będę sprzedawał? Już nawet wiem, w tartaku. Oni tam, kurczę, mało nie mogą, że się wyrażę, chłopacy. Ty, no dlaczego? Miałem wypić... Ty, nie wziąłem chyba tego. Bo tutaj, zobaczcie, już jest apatia. Kurczę, apatia. Jak może być apatia, jak ja, kurczę, teraz ten... Właśnie przyrządzam. Dobra. Ból wątroby mam, ja cię zobaczcie, nie wierzę. Świadczy o jej poważnym przepracowaniu. Najczęściej z powodu nadużywania alkoholu i może mieć poważne konsekwencje. Dopóki boli, Kazimierz powinien unikać mocniejszych alkoholi. No widzicie, po moim bimbrze to by mnie nie bolało w mordę. To ja mam jak czy mam wziąć jakieś lekarstwa? Czy ziółka? Czy co to? Aż trudno uwierzyć, że coś takiego niepozornego może uratować, zwłaszcza człowieka chorego na zapalenie płuc, jeśli tylko zażyje on 2 dawki w odstępnie dobowym. Ty, no to co ja mam na tą wątrobę? O nie, dobra. Dobra. Głowa boli, katar, cieknie z gardła, drapie, rozgrzewająca herbata i sen w ciepłym łóżku. Dobra, to wiecie co? Idziemy się przespać. Idziemy się przespać, bo... No idziemy się przespać, no. 4 godziny się przyśpiłem. No, o, 3 godziny. Apatia mi minie. Kazimierz śni o tartaku. No, wyskakują jakieś błędy. Dobra, apatia mi minęła. Dobra, spoko, elegancko. Wracamy do domu. A po co ja tutaj przyszedłem? Nie, biegniemy do tego. Biegniemy do stodoły. No i zobaczcie, ten burek, no, leży w śniegu, a tam zawsze mówicie, nie...
że ten, że burka weź do domu. Jak on woli w śniegu spać, no to co ja zrobię? Tutaj się dzieje cały czas się dzieje, tutaj fajnie się... mam jedną butelczynę, druga się robi. A, czyli dobrze mówicie, potrzebuję więcej pustych butelek. Aha, że puste butelki trzeba przynieść tutaj? Dobra, ej, to rozumiem. Puste butelki, ale to nie wiedziałem, że... Aha, że teraz już czaję bazę. Puste butelki trzeba podstawić, to wiadomo, żeby ściekło, nie? To będziemy robili. Z ziemniaków prawilny, kurczę, bimber z ziemniaków robimy. Nie jakiegoś z kukurydzy bourbona. Czy coś tam, Kentucky, nie wiadomo co. I teraz tak, czy ja to mogę gdzieś tutaj postawić? A to nie, to chyba nie tak. Dobra, przerwi. To o co tutaj, nie czaję bazy. Weź butelki. Aha, że ode mnie zabrało butelki. Dobra, czaję bazę. Nie, no to fajnie. Ciekawe ile, czy tutaj wody nie trzeba jeszcze dolać? Nie wiem na jak długo tego zacieru wystarczy, nie? Kurczę. Człowiek zaaferowany, bimber pędzimy. To jest elegancko. Dobra, bierzemy tutaj wodę. Kurczę, zjadłbym coś, no ale nie ma człowiek nawet zjeść. Afera jest, kurczę, bimber pędzimy. Spoko. Aj, w ogóle tą wodę też ze studni. Tam naniesiemy mnóstwo tej wody. Dobra, napełnij. No, jakby tutaj wszystko tak działało w tej grze jak pędzenie bimbru, no to gra była naprawdę świetna. Dobra, elegancko by było, co nie? Ale niestety nie wszystko tak dobrze tutaj działa. No, ale wiecie. Możemy pędzić bimber i to w sumie, nie wiem, to chyba tego zacieru trzeba będzie. No to wreszcie trzeba i do lasu pójść naprawdę poważnie, nie? Jak to ma, będzie musiało płonąć ten ogień non stop tam. No to, ale w sumie fajnie, że sobie nastawimy tą aparat, pójdziemy w cholerę, że się tak wyrażę, i będzie gicio. No jak będzie spowolniona podstawa czasu, to nawet fajnie, nie? Że to będzie się tak dłużej robiło, no i dobrze. Dobra, 10 litrów najwięcej. Tutaj można sobie też do wiadra naleję wodę i sobie od razu postawię tutaj, nie? Czy będzie pasowałoby coś zjeść? No dobra, już coś zjem. Ciekawe, czy mogę? A, mam jajko jedno. Dobra, spoko. I tutaj sobie zostawię tą wodę. A, postawię sobie tutaj w wiaderku, nie? Mam nadzieję, że nie zamarznie, bo zimno jest. Albo tutaj bliżej aparatu. Tutaj ciepło jest. W ogóle, teraz, dobra, wiecie co? No muszę iść coś zjeść. Chciał, nie chciał, muszę iść coś zjeść i przygotować sobie jakieś żarełko tutaj. W ogóle, jakieś kanapki, coś tego jest. Dobra, to można by porobić. Coś tutaj ugotować można. Tego nie, bo wody nie mam. Trzeba by napalić. Dobra, kawę też sobie weźmiemy, zrobimy. Dobra, o, to sobie weźmiemy. Rozpal ogień, pyk, pyk. I teraz tak, gotuj. Kawa. Dobra, a tu przygotuj ciekawe chyba kanapki mogę. Dobra, czyli tak, tutaj kanapkę sobie jakąś sznytkę strzelę. No i jajka można by ugotować, nie? Jajka na twardo. Też, dobra. Tutaj mam, przygotuj znowu kanapkę. I tak, tu mogę zdejmnąć kawę. No i tutaj zdejmujemy jajka, tutaj zdejmujemy. No i tyle. No i idealnie, zobaczcie jak sobie z czasem się wyrobiłem też, nie? Dobra, wiecie co? Co my teraz zrobimy? To tak. Z tym koniem. O, jeszcze nie głodne. Samo się... Koniu, sam się naprawiłeś? Nie, no to fajnie. Jak się sam naprawiłeś, to... Albo, wiecie co? Ja myślałem, że... O, tu się kopci. Myślałem, że wiecie co? Że trzeba... Tak sobie pomyślałem, że tutaj śnieg jest na tym. I się zastanawiałem, czy by nie wziąć sobie coś takiego. O, zjadł, no. Zjadł. Dobra, potwierdź. I to też. Dobra. Się zastanawiałem, czy nie wstawić mu to. Czekajcie, jak to jest F. I zanieść mu to, wstawić tutaj. Tylko tak, to weźmiemy, usuniemy. Kurczę, to też mogę, a nie, czy to usunęcie? Dobra, to mogę podnieść. No zobaczcie, jak tutaj fajnie, to sobie można wszystko przenosić. Mało tego, można to gdzieś tam kopnąć i się przesuwa. Drzwi też można, zobaczcie, ręcznie otworzyć. I to jest fajne, ale...
z racji tego, że są takie fajne rzeczy, to się czasami tu bugują. Na przykład drzwi do stajni są zbugowane na stałe, nie? I w ogóle, no tutaj drzwi, zobaczcie, też są zbugowane. Takich rzeczy powinno być jak to jak najszybciej poprawione, nie? Wtedy jest lepsze. No ale dobra. Zobaczymy, jak to w piątek będzie zrobione. Postawię sobie tak, paśnik tutaj. Dobra. I tutaj mu rzucę temu. Nakarmimy konia. To czym, czy on... Bo może to chodziło o to, że tam śnieg pada. A może to chodzi o to, że rzeczywiście ja muszę jak gdyby przewinąć czas. Że koń musi jak gdyby się zsynchronizować. Żeby zjeść, jak ja muszę do tego... Ale nie, ostatnio spałem. No dobra, koniku. Chodź, to... Nie wiem, czy tutaj chcesz sobie pochodzić? Rano się zrobiło. Cię zaprowadzę do stajni, co nie? Chodź. Mówiliście mi, żebym go nie prowadził tam, ale... Kurczę... Otwórz. Zaraz to odsuniemy. Że tu się może zbugować, ale... Zobaczymy. Ja nie mam żadnych takich problemów. Wprowadź zwierzę, F. No i zwierzę będzie... Czy zwierzę wprowadzone będzie? Dobra. Zwierzę wprowadziliśmy. E. Zamykamy. Zjadł. Posiedzi. Nie będzie tutaj w zimę. Mógłbym pójść do lasu teraz. No właśnie. Tutaj też... Tutaj te drzwi są zrąbane, nie? Mógłbym pójść do lasu. Ale... Widzicie, rozumicie. Pociągnę z gwinta. Spróbuję własnego produktu. Tylko nie wiem, czy to jest mój produkt. No i widzicie? Mi na wątrobę nic nie zrobiło złego. Ja faza jest niezła, kurczę. Dobry, kurczę, dobrą rzecz robię. Dałem swojskiego bimbru, to i wątroba to przyjmie i zniesie, co nie? A więc jest spoko, fajnie jest, kurczę. Tylko, że mi się zacier skończył. Ja cię kręcę. Dobra, wiecie co? Na fazie będziemy kończyli ten odcinek. Jakiś błąd nam wyskoczył. Tradycyjnie wbijemy sobie koniec. Powiem wam, że... No ta mechanika i robienie bimbru to jest naprawdę tutaj bardzo ciekawe. No to, że mi na przykład rozwaliło wątrobę, to byłem też ten... Nie tyle, że zadowolony, ale byłem zaskoczony, nie? No jak widzicie, mój bimber jest lepszy niż jakiś znaleziony w czołgu, nie wiadomo na czym, z czego on tam był zrobiony. No i co ci czołgiści mogą tam, z czego oni mogą tam zrobić, nie? Pewnie lekarzom tam podwędzili, czy coś takiego. Albo nie, oni dostawali przydział. Dobra, nieważne, nieważne. W wojsku dostaje się czasami spirytus na przydział, żeby czyścić styki na przykład, co nie? Kto był w wojsku, to wie, jak to było z tym czyszczeniem styków. Dobra, nieważne, i czy jak to tam wyglądało. W każdym razie fajnie, fajnie ta mechanika tutaj działa. Będę sobie tutaj, to ja zyskam, ja pokonam moją sąsiadkę Helenę, ja tutaj będę... Będę, właśnie, ciekawy, czy będę mógł znaleźć sekrety, na przykład na te zaciery, na przykład malinowe, kalwados będę tutaj robił, jakiś z jabłek, albo coś takiego. Ciekaw jestem, bo tutaj naprawdę można rzucać do tego bardzo dużo, chociaż ja akurat kiedy jak gdyby mailowałem sobie z panem Rafałem, to w sumie nawet tak jak gdyby zarzuciłem, że w sumie chyba niepotrzebnie ta gra na samym początku ma aż tak dużo takich fajnych rzeczy, a w związku z tym są błędy. Lepiej, żeby było mniej tych fajnych rzeczy i też mniej błędów, a później po prostu wprowadzać te fajne rzeczy do tej gry, żeby to po prostu jakoś bardziej ogarniać. Ale jak widzę coś takiego jak robienie tutaj bimbru w tej grze, no to kurczę, Michał mi się cieszy i całe szczęście, to tutaj w miarę dobrze działa, no bo jak na razie to się nic nie zbugowało, tak więc jest elegancko. Nawet wątroba lepiej po tym działa, tak więc czekamy na update'a. Bardzo się cieszę, że widzę, że jest momencie, bo ostatni miesiąc przed wydaniem tej gry praktycznie nic nie było słychać. W ogóle bardzo dziwna polityka ze strony, to też nie pochwaliłem tego w rozmowie z panem Rafałem, że trochę słabo to wyglądało. Była słaba taka komunikacja między deweloperem a graczem. Chciałbym, szczerze mówiąc, chciałem porozmawiać troszeczkę na ten temat, ale to jest jak gdyby
temat na taki inny odcinek, dłuższy może, będziemy mogli sobie porozmawiać, jak to, jakie są wprowadzane gry, jakie są różne rodzaje modelu biznesowego, bo trzeba pamiętać, że game dev to jest duży biznes tak naprawdę, są różne modele tego biznesu w tym game devie, no więc te gry mogą być różnie wprowadzane. Dobra, ale to nie jest ważne, może kiedyś sobie porozmawiamy, to jest taka sytuacja też. Ale cieszę się bardzo, że jak nie było zbyt dużo takiej rozmowy, takiej zwykłej rozmowy ze strony dewelopera w stosunku do graczy przed premierą, tak po premierze czy na Discordzie, no to jest tam naprawdę widać, że ktoś to zaczyna ogarniać, rozmawiać z ludźmi, reaguje i tak dalej. Tutaj też reakcja pana Rafała, też się odezwał, zapytał się, jakie opinie mam, tam napisałem tak jak ja, bo ja nie mam zamiaru tutaj cukrować i to w sumie nawet trochę za bardzo harsz moja opinia była, trochę taka zbyt negatywna, ale to mam nadzieję, to nie jest dlatego, że jestem jakimś hejterem, po prostu życzę dobrze deweloperowi, no bo nasz polski deweloper, a gra może być, ma potencjał, tyle tylko, że no setki gier z potencjałem widzieliśmy, no a niewiele z tych gier wykorzystało potencjał. Są wakacje, nie chcę wam tutaj takiego równania matematycznego dawać, ale to można sobie łatwo uzmysłowić takie równanie. Pierwsza zmienna to ilość tam, nie, pierwszy. Znaczy dobra, nie będę mówił o tym. Taki fajny przykład, jak tłumaczy się, jaki procent, niewielki tak naprawdę procent gier, które wchodzą w Early Access i mają tak zwany ten duży potencjał, wykorzystuje ten potencjał, bo to jest naprawdę niewielki procent tak naprawdę tych gier. Większość po prostu pozostaje porzucona i pozostaje tylko grą z potencjałem, a nigdy nie zostaje wykorzystany. Mam nadzieję, że w przypadku tej gry będzie to będzie pójdzie w dobrym kierunku, bo no, tak jak mówię, polski deweloper, polska gra, polski klimat może stać się dosyć popularna też za granicą. Fajnie by było i tutaj naprawdę mnóstwo godzin można by przegrać w tej grze, orząc na przykład tym koniem, tym pługiem, czy też nawet, nie wiem, robić trzecią wojnę czołgami. Trzecią wojnę światową tymi czołgami, które stoją gdzieś po lasach pochowane, nie? No w sumie można by je odpalić jakoś, ale to zobaczymy, jak się gra rozwinie. Mam nadzieję, że tutaj deweloper będzie rozwijał tą grę tak jak na przykład Sowietki. Tam jest bardzo to fajnie zrobione. Z tego, co słyszałem, teraz jest też roadmap w tej grze. Fajnie, gdyby był on opublikowany. I nie musi być tak, że wiecie, 13 sierpnia, czy tam 14 listopada będzie to tak. Tylko żeby mniej więcej wiedzieć, co deweloper tutaj szykuje. Oczywiście ja mógłbym się skontaktować z panem Rafałem i być może on mi to powiedział, co oni chcą zrobić, jak oni widzą tą grę. Ale chodzi o to, nie chodzi o to, żebym ja to wiedział, tylko chodzi o to, żeby cała społeczność wiedziała. Bo ja już tą grę mam, tak? A wy, nie wiem, zastanawiacie się, czy chcielibyście ją mieć, czy też nie. No i czekacie na jakieś informacje ze strony dewelopera, czy jak to będzie wyglądała ta gra i tak dalej. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Na samym końcu znowu kazanie uderzyliśmy. Cały czas, kurczę, mam tutaj, widzicie, rozjechany obraz, bo cały czas jestem pod wpływem bimbru, ale mojego bimbru, którego bimber, i mogę polecić go, waszej wątroby również nie rozwali. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.